No witam. Taki hałas był w ostatnim odcinku, dlatego postanowiłem zrobić taką aktualizację z rana. Ogólnie tak jak widać posprzątaliśmy z Tomkiem. Przyjechał Tomek mnie odwiedzić i tak wzięliśmy się trochę za to, bo nieładnie było. No. Kompresor już jest na kółkach, ale tak jak mówiłem, zaraz będę jeszcze dzisiaj rozmawiał z takim fachowcem, który ma zgrzewarkę do tych rur plastikowych, takich hydraulicznych, nie hydraulicznych, tylko do ogrzewania, do centralnego i instalujemy ją tam, a dlatego i wyłącznie są trzy powody. Tam jest już gniazdo siłowe, tylko w tamtym miejscu i w tym miejscu. Tam będzie zamknięta, spokojnie sobie będzie pracowała, odległość nie jest duża, ten spadek nie będzie, moim zdaniem nie będzie odczuwalny w ogóle. Puścimy sobie instalację górą, tak jak mówiłem wcześniej, po całości tutaj rozciągniemy tak jak trzeba i ona nie będzie hałasowała. Ona może nie będzie używana jakoś mega często i non stop, ale mimo wszystko nie da się rozmawiać podczas gdy sprężarka nabija, głupie przedmuchanie, głupie, nie wiem, pompowanie koła, piaskowanie już nie wspomnę, gdzie jakiś klucz udarowy czy coś i ona się będzie cały czas nabijać, nabijać, nabijać. I to mi doradził właśnie kolega prawdziwy, który zna się na rzeczy i metodą taką, może nie metodą, ze swojego doświadczenia po prostu powiedział mi, tak jak zrobić powinienem i tak się go posłucham. Trzecia rzecz, motocykl. Tak jak, nie wiem czy to, bo to było wszystko chaotyczne. Gaźniki pewnie będę wyciągał do czyszczenia, już się tak mało pomału przygotowuję, chociaż jeszcze czekam aż moduł przyjedzie, bo doszedłem do wniosku takiego, że na zdjęciu gdzieś tam w internecie jak szukałem, bo znaleźć schemat w tym przypadku się nie da, dlatego że te przewody są już inne, one się łączą tam z innymi poprzez termokurczki, jest to wszystko połączone i to nie są te same kolory. Tu jest kłopot, bo to byłoby najprościej wziąć schemat i po prostu podłączyć tak jak trzeba. Nie, nie da się. Wiem, że na tych zdjęciach wszystkich, gdzie w internecie widzę, tu stąd wychodzą trzy przewody, a u mnie są dwa. I tak, jak są dwa, to dwie iskry są na wewnętrznych cylindrach. Przekręcę tutaj przewody, są tylko na zewnętrznych, czyli i ta cewka działa, impulsator działa. Tutaj jest coś nie tak. Ja twierdzę, jestem przekonany, mam przekonanie graniczące z pewnością, że moduł jest dobry, tylko jest wiązka do wywalenia, także kupiłem to główną wiązkę plus moduł, bo te moduły są bardzo rzadkie i jeżeli okaże się, że moduł też jest do dupy, będzie ciężko go znaleźć, jakby ktoś mi go kupił, a akurat facet miał i to, koszt nie jest drogi, bo 250 plus 80 i przesyłka. I jutro wysyła, obiecał, że jutro wyślę, w środę go odpalamy, gwarantuję. Teraz tak, te części co poprzychodziły, to są akurat stare. Dzisiaj poprzychodziło tak trochę kół, ale tutaj część idzie na złom. Ta felga idzie w ogóle na złom, bo jest krzywa, zostaje bęben, bo może się przydać. Gdzieś obsadzimy na przykład do tego koła, nie? Chociaż te bębny też mam. Nie, te bębny zużyłem, właśnie. To można wypiaskować, wymalować, tak jak były oryginalne w kolorze siwym. To wyszkiełkować i sobie złożymy koła, jak najmniej marnować części, żeby to schodziło i tego nie magazynować i nie złomować. Przede wszystkim. Tutaj przyszły mi takie do detalingu elementy. Coś wspominałem. Nawet wszystkiego nie otwierałem jeszcze, bo ja wiem, co zamówiłem, ale na razie czekam na regały, żeby tutaj móc już pójść konkretniej. To jest WSK 4. To jest WSK 4, konkretnie rama bez przodu. Ona była dorzucona, bo ja kupiłem ten silnik głównie dla silnika. To wszystko przyjechało od widza. Od widza to jest silnik do tej drugiej, bo tam mam jeden. Mam dwie WSK-i i teraz mam dwa silniki dopiero. To praktycznie będzie leżało, aż pewnie pójdzie na złom, bo nie mam na to pewności, to jest CZ-ta i to jeszcze cięta tylna, albo nie cięta, tylko to na łańcuch. To będziemy zaraz rozparcelowywać, bo to przyszło razem z tą właśnie WSK-ą i nie wiem, co tutaj dokładnie jest, ale widzę, że niektóre elementy są takie sobie, tak więc coś tutaj na pewno kiedyś się przyda.
Nawet takie rzeczy się poprzydają. Ale nie wiem jeszcze. A jest przód. My do tej włoski mamy przód cały. Tak więc jeszcze nie jest wszystko stracone. Może jeżeli tutaj są też półki, bo kierownica jest, to możemy tą włoskę czwórkę złożymy, postawimy ją na kołach, skręcimy błotniki, zbiorniki są i ona pójdzie do sprzedania, nie? Ja jej nie będę restaurował raczej, chociaż jeszcze nie wiem. A to jest moja podobizna, irokezik mój mały. Włoski mu stają na dęba cały czas, nie wiem. Taki crazy frog mały. Nie, Stańku? Ty mały brzdońcu, ty. Zębulko, ty. Ty. No i tak to wygląda. Tutaj mniej więcej porządek sobie zrobiliśmy tak, żeby jutro z kopyta zacząć. I dzisiaj muszę jeszcze właśnie tylko zacząć rozmawiać wstępnie na temat puszczenia tej instalacji jak najszybciej, żeby to umieć z głowy, bo to będzie... Nie chcę, żeby ona stała. Nie chcę, żeby ona stała nowa, kupiona i żeby to nie działało, nie? Bo to jest wtedy śmiechu warte trochę. Tak więc po rozłączeniu tego filmu ja biorę się za telefonowanie i tutaj musimy to wszystko uruchomić. Tutaj mniej więcej też już te trochę kable pozabierałem spod nóg. Może tego nie widać, że tu coś było robione. Te części z tej Yamahy ja chyba to będę rozbierał na złom, wiecie. Tu jest tłok upalony. Nie widzę sensu większego, żeby tutaj ładować pieniądze w ten silnik, aby go próbować wskrzeszać, bo nie będzie to wcale tanie. Nie wiadomo, co tutaj wyjdzie dodatkowo. A mamy tak, blok aluminiowy, tłoki aluminiowe, głowica aluminiowa, cylinder się coś potłucze, pokrywa rozrządu aluminiowa. Chyba, że jeszcze spróbować, może ktoś coś potrzebuje, zapraszam serdecznie. No takie owiewki gdzieś to trzeba przemagazynować, no bo tego jest żal wyrzucić. No ale gdzie? To na razie wypchałem tam, bo nie ma potrzeby. Ale wracając teraz do najgłówniejszego tematu tego odcinka, a mianowicie Junak. Tak jak wspominałem, ten motocykl będzie jeździł. On u mnie będzie jeździł i nie ma takiej możliwości, że nie. Dlatego, że jestem uparty jak osioł i ja wam to mówię po prostu. Musicie mi w to uwierzyć, że ten motor będzie jeździł. Potrzebuję do niego części. To nie jest oryginalne, nie? To jest CZ-a. Jakaś ceśka albo jawa, coś w tym stylu. To jestem przekonany o tym. Tu jest tak, jeśli chodzi o silnik, nic nie potrzebuje. Potrzebuje przodek, potrzebuje przednie błotniki, znaczy przedni błotnik, tylny błotnik, potrzebuje koła, dwa kompletne koła przód-tył, obudowę lampy, lampę całą przednią, nie? Te rzeczy potrzebuje, czyli koła, błotniki, i przód, kompletny. Jak ktoś coś ma, jeżeli ktoś ma coś innego, czego nie wymieniłem, bo tak na przykład nie ma kolanka, ja mówię, że nie potrzebuję do silnika części, dlatego że tym się nie będę zajmował teraz. To nie jest priorytet. Silnikiem będę się zajmował na koniec. Na początku chcę zbudować całą ramę, całe nadwozie. Dlatego mówię, że... Dlatego się w taki sposób wyraziłem. Tu brakuje tłumika, tu brakuje kolanka, tu brakuje pewnie dużo części z tego, z silnika. Być może, tak, na pewno wału nie ma, to już mogę powiedzieć. Może ktoś ma lepszy zbiornik, może gdzieś się coś zachowało. Ten zbiornik jest do uratowania, tylko mnie denerwuje to, że on ma ścięte tulejki, na które montuje się tą kratkę. To jest duży błąd, ktoś popełnił, ale podejrzewam, że to miało być przerabiane na chopera i udało się tego nie zrobić.
Są dwa wahacze, jeden krótki, długi, dłuższy. Doszedłem do, w końcu do jakiegoś konsensusu. Dłuższy jest po prostu przedłużony. Krótki jest oryginał, czyli mam. Długi jest przedłużony, bo ktoś chciał sobie koło wypuścić dalej. Tak więc tamten pewnie będzie... Tamten będzie leżał, bo on kiedyś też może nabrać wartości z tego względu, że skrócić go można, a tego jest coraz mniej. Jak ktoś ma jakiekolwiek części do Junaka, bardzo proszę o jakikolwiek kontakt. Dawajcie mi znać i być może będziemy handlować. Ja potrzebuję też zdjęcia. Dajcie mi, co tam macie, numer telefonu mi wyślijcie, albo ja wyślę swój i się zdzwoniamy, nie? Będziemy rozmawiać, bo inaczej tego nie widzę. Nie wiem, to Junak? Junak. Podejrzewam. Nie mam pewności, ale wiem, że tutaj jeden tłum, ten jest kompletny jeszcze. O, i są różnice. Nie wiem, który to który. Ten wydaje mi się bardziej przy... Ale zostawmy to na razie. Na dobrą sprawę, mając przodek, botniki, lampa, to ja już mogę to złożyć. Osłona jeszcze trzeba dopasować, tak, właśnie, osłona łańcucha. Tak mi doradził Piotruś, mój kolega serdeczny, że skompletuję go całego, w takim stanie, jakim jest, skręcę do kupy, oprócz silnika, i wtedy dopasują się do siebie te części. Być może coś trzeba przewiercić, być może coś trzeba dogiąć, może coś nie będzie do siebie pasowało. Wtedy to wszystko właśnie robimy na surowo. Jak to już wszystko się zgrywa, chce to jechać, nie jest to krzywe, nie jest, da się to na przykład odepchać i przejechać na luzie, wtedy to wszystko demontuję, piaskuję, maluję i składam do kupy. Silnikiem zajmę się na sam koniec, bo jest to najbardziej skomplikowana czynność. Tutaj trzeba już naprawdę specjalisty, który się w tych silnikach orientuje i jest w stanie wyciągać poszczególne części z kartonu i dopasować je tak, że to wszystko stworzy pewną całość. Nie ma innej możliwości. Tak więc tak wygląda na chwilę obecną aktualizacja. Tak wygląda aktualizacja najnowszych wydarzeń. Zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie się, niech plon będzie z nami.